Krynica Zdrój jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Dlatego nic dziwnego, że tutaj już kolejny raz odbywa się Festiwal Piękna. Co gwiazdy myślą o współczesnej modzie i jak właśnie minął ten festiwal, możecie zobaczyć w naszym reportażu. Co pani może powiedzieć o współczesnym stylu życia z punktu widzenia historyka mody? Współczesny styl życia jest stylem życia takim troszkę udawanym. Nasze współczesne życie to jest życie na z jednej strony, od tej strony mody, to jest właśnie Instagram, Facebook, social media, gdzie pokazujemy życie, które się świetnie sprzedaje. Z drugiej strony pędzimy tak szybko, że osoby, które na Instagramie czy na Facebooku, mówię o osobach pracujących, pokazują się w jakichś wytwornych stylizacjach, pokazują się niezwykle modne, niezwykle szalone, to najczęściej częściej można je spotkać w warzywniaku bądź biegnące do samochodu w trampkach i dżinsach. Wątpię, żeby którakolwiek z dziewczyn, która na Instagramie pokazuje, że siedzi w najmodniejszej stylizacji, pod pachą na kanapie rozłożona z torebką Chanel i 15-centymetrowych szpilkach, rzeczywiście tak w domu siedziała. Po zrobieniu zdjęcia z reguły wskakuje w dres. Nie mówię, że jakiś niefajny, bo dzisiaj dresy to jest też fantastyczny dział mody, ciepłe skarpetki i rzeczywiście spędza to życie normalnie. Jakie parametry musi mieć współczesna modelka? 90, 60, 90 jest jeszcze w modzie? Coraz częściej do świata mody zaglądają modelki plus size. Agencje zaczynają te modelki poszukiwać. Mają modelki całkiem niezłe prace. Bardzo niefajnie, bo są organizowane specjalne fashion weeki plus size. Na przykład Paryż ma takie swoje święto i to nie jest dobre, bo nie powinno być plus size oderwane, tylko te dziewczyny powinny być pomieszane. Natomiast prawda jest niezwykle bolesna. W dużej większości pracują dziewczyny bardzo szczupłe. Na pewno nie jest to 90, 60, 90. Plus size. Za granicą modele plus size rzeczywiście pojawiają się, ale też to jest dopiero co początki tak naprawdę. Nie ma ich wielu w agencjach. W Polsce chyba nie ma ani jednego, więc myślę, że też się pojawią, ponieważ zapotrzebowanie jest. Jeśli firmy szyją dla większych kobiet, szyją też dla większych mężczyzn. Wydaje mi się, że w końcu to zauważą nie tylko modelki plus size, będą miały pracę również modele plus size, bo jednak mężczyźnie też jest trudno sobie wyobrazić. Widzimy mistera, który ubiera garnitury. Taki mężczyzna plus size, no nie wiem, czy jest w stanie sobie zwizualizować, jak on będzie w tym wyglądał, więc czekam też na mężczyzn plus size. Jestem ciekawa, czy w drugiej edycji supermodelki będzie miejsce dla mężczyzn, ale może w trzeciej.